jego nie trzeba ścigać. On się sam tak obnażył. On pokazał tak najgorszą twarz człowieka, człowieka PiSu. Ja nie oddam tego orderu, który dostałem od Lecha. Rozliczenie musi być. To znaczy, oni za dużo narobili złego, żeby do takiego rozliczenia nie doszło. Ja już witam naszego gościa, Zbigniew Janas, opozycjonista z czasów PRL. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za przyjęcie dziś tego zaproszenia, bo ja nie wiem, czy pamięta pan nasze ostatnie spotkanie. Pamiętam, bo pana redaktora spotkałem tak jak dzisiaj. Wtedy pamiętam, mówił pan o tym, dlaczego powinniśmy iść na wybory. Dlaczego nie wolno uciekać od odpowiedzialności? Dlaczego to jest ważne i dlaczego tacy ludzie jak pan mają prawo wytłumaczyć tym młodym, że wolność nie jest dana raz na zawsze? Jak bardzo w skali od 1 do 10 był pan dumny, kiedy zobaczył pan frekwencję na poziomie 75% i kiedy widział pan kolejki we Wrocławiu do lokali wyborczych do godziny 3 nad ranem? No, za 20%. nie, 20 punktów, nie procent. Więc no, byłem dumny oczywiście z tego pokolenia. No, to znaczy, że tak dopiekło im to życie, że oni sami zdecydowali, że idą. Myśmy mogli im tłumaczyć, robiliśmy to tak, jak każdy z nas miał możliwość występowania. Za każdym razem o tym mówiliśmy, przypominaliśmy, że to całe pokolenia płaciły olbrzymią cenę za to, żeby Polska była krajem demokratycznym, w Europie, wolnym. Więc pewnie miało to jakiś wpływ, ale to oni zdecydowali. I to jest największa wartość. Ci młodzi, którzy poszli, stali w tych kolejkach, no i moje pokolenie jest z nich dumne. I my powinniśmy być dumni z pańskiego pokolenia, bo ono też nie zawiodło w tych wyborach. Pana zdaniem na nowo jakoś budzi się społeczeństwo obywatelskie, także w kontekście tej nieprawdopodobnej popularności obrad sejmowych, nowego marszałka Sejmu. No przecież wczoraj cały sejmowy dzień był oglądany w kinach w Warszawie i ulice były puste, może przesadzam, ale sale kinowe były absolutnie pełne. To jest jakiś fenomen, nie wiem na ile trwały, ale jednak coś się zmieniło. Znaczy, ja się świetnie bawiłem, oczywiście. Lubię, jak młodzi ludzie inaczej do tego podchodzą niż nawet moje pokolenie. Dlatego, że no, oni mają do tego pełne prawo. No, siedzący ci młodzi ludzie z tymi wielkimi pojemnikami popcornami, na popcorn i oglądanie i cieszenie się, no muszę powiedzieć, że ja ich podziwiam. No. I ja oczywiście już oglądałem w domu, w telewizji. Też byłem rozradowany tym, co się tam działo. No, poza tym momentem, którym Kaczyński pokazał swoją własną twarz. Ale to spuśćmy jakąś kurtynę. Facet po prostu odjechał i no i miejmy nadzieję, że właśnie z tego go zapamiętają. Że ludzie go z tego zapamiętają, z tego, w jaki sposób potrafi próbować zepsuć to wielkie święto demokracji, jakim jest zmiana rządu. Za każdym razem zmiana rządu. Lechu, dziękuję ci za solidarność. To jest wielki dar. Tak wczoraj Donald Tusk już po głosowaniu wygranym dla siebie zwracał się do byłego prezydenta Lecha Wałęsy. I rzeczywiście no, nawiązał Donald Tusk i sporo nawiązywał także w kampanii wyborczej do właśnie do Solidarności, do pierwszych strajków studenckich, do przygotowywania się do sierpnia 80 roku. Wczoraj także po raz kolejny o tym wspomniał Lech Wałęsa, też przez cały dzień właściwie obecny na sali plenarnej, też wzruszenia nie do końca umiał ukryć. To jest dobrze, że Donald Tusk już w tym nowym otwarciu po raz kolejny odwołuje się do tej spuścizny solidarnościowej. No, to przecież największy ruch wolnościowy na świecie. Pokojowy. Pokojowy. Największy. Więc powinniśmy być wszyscy z niego dumni. Powinniśmy te sztandary tej wolności, którą Solidarność przyniosła, nieść cały czas. No, my mamy z Lechem, no, można powiedzieć,
z nim zawsze mamy kłopot. Dlatego, że Lech to jest taki przywódca, którego nie można przytulić tak do serca. Elektron, panie, to jest po prostu prawdziwy przywódca i dla nas, ludzi również w podziemiu, którzy zaczynali działać, to, że Lechu odmówił jakichkolwiek występów, rozmów i tak dalej, dawało nam szansę na to, żeby Solidarność podtrzymać, odbudować. I tak się stało. I Lechowi będziemy całe życie wdzięczni. Pamiętam, na 70-tkę pojechałem do Gdańska Lecha. No i była również taka uroczystość, tylko z dziennikarzami i krótkie spotkanie w sprawie jego książki, która się niedawno ukazała. No i Lechu, jak to Lechu, mówi, już mnie to już nie chcą słuchać, no bo to było po tym, jak tam coś się wydarzyło wtedy na tym marszu 4 czerwca. No mówi, taki jest czas i tak dalej. No i ja postanowiłem, no nie, ja tutaj zaraz zaingeruję i poprosiłem o głos, ja chyba jako jedyny, mówię, Lechu, przestań ty gadać takie głupoty, bo ludzie, ja byłem wśród tych ludzi, ludzie cię kochają i to musisz wiedzieć, że cię kochają. Mówię, wiesz, ja wychodziłem, bo jechałem na spotkanie tam z tej grupy tam, no, tych najważniejszych polityków, jechałem na spotkanie, żeby relacjonować, jak te przebiega ta demonstracja i mówię, wiem, co ludzie o tobie myśleli i mówili. Mówię, oni cię kochali, oni po prostu byli potwornie zmęczeni, tam ja nie mogłem przejść, tak byli ludzie stłoczeni. Na co Lechu mówi, no Zbyszek, no, całą moją narrację mi zepsułeś. Panie Zbigniewie, tak odkładając na bok te wszystkie emocje, które towarzyszyły panu z oczywistych względów przez ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości przy okazji tych ostatnich wyborów, czy uważa pan, że słusznym jest takie powiedzenie, że był Lech Wałęsa i jego skok przez płot symboliczny w sierpniu 80 roku, a później był Donald Tusk w roku 2023? Czy jednak to jest przesada? Czy jednak to są sytuacje nieporównywalne i no, naprawdę jest to już troszkę emocjonalne i merytoryczne przeszacowanie tej historii? Znaczy nie przeszacowane. To są różne sytuacje, z całą pewnością. Proszę pamiętać, że no, jednak wtedy Polska była w Układzie Warszawskim, miała sowieckie wojska, miała władzę całkowicie pod legbą Moskwie. To była zupełnie inna sytuacja. Ja przecież byłem przy podpisywaniu porozumień tam wtedy w sali BHP, więc ja tą atmosferę pan, no, osobiście przecież chłonąłem. Natomiast dzisiaj, no, mimo wszystko jesteśmy w Unii Europejskiej, w NATO, ale to wszystko prowadziło w bardzo złą stronę, to co wyprawiał PiS przez te ostatnie 8 lat. I ja powiedziałem Donaldowi, kiedy żeśmy się spotkali i żeśmy rozmawiali, ja mówię, słuchaj, ty jesteś niewiele młodszy ode mnie. Skąd ty masz tyle energii? Skąd ty masz tyle siły, żeby to robić? Mówię, wiesz, ja mówię, ja się mam za człowieka, który ma jeszcze dużo energii, ale mówię, ty mnie przeskakujesz 5 razy. Mówię, jak to jest w ogóle możliwe? Ja NASA, który, o, list gończy, ostrzeżenie z grudnia 81, ostrzeżenie, wysportowany. Tak, wysportowany, tak wyglądał list gończy za całym Bogdan Borusewicz tam obok jeszcze. Tak, proszę bardzo, tak wyglądała kartka. Wówczas dokładnie i tak wyglądał list gończy z grudnia 80, pierwszy list gończy. No i jest tam ostrzeżenie przy mnie, przy Zbyszku, bo jak wysportowani. A ten Donald Tusk, no po prostu mnie przeskoczył, zaskoczył tą energią, którą on prezentował. I muszę powiedzieć, że w różnych sytuacjach, żeśmy się spotykali wcześniej, ale to, co on zrobił teraz,
No jest to historyczna sprawa. Absolutnie, bo wydawało się, że już z PiS-em nie można wygrać. To jak oni korzystali... A pana zdaniem, gdyby się nie udało tym razem, to już by się nie udało przez wiele lat? Wie pani, nigdy tak nie jest. Jak mówię, ja jestem człowiekiem, który w dużo jeszcze trudniejszych czasach żył. Były ostatnie takie wybory, w których dało się... Wie pani, no pamiętam, jak po demonstracji kobiet, moja córcia, no, która jest pokoleniem 30-parolatek, moja córcia mówi: tata, no zobacz, no idziemy na te, bo oczywiście poszła na tą demonstrację, idziemy w tych demonstracjach, tyle nas jest, i mówi, ale nie wygląda, żeby to się tak szybko zmieniło. Ja mówię: dziecko, córciu, ja, żeby dożyć zmiany, musiałem walczyć 11 lat. 11 lat. To nie jest tak, że ty pójdziesz w jednym marszu, czy w dwóch, czy pięciu, i już będzie koniec. Dlatego, że myśmy musieli płacić ceny przez tak długi czas, żeby dożyć. Więc ty na pewno doczekasz zmiany. No, dzisiaj się to sprawdziło. Na pewno zobaczysz inną twarz Polski i wszyscy ją zobaczyliśmy. A czy trochę o innej twarzy Polski mówi nam, a właściwie o zapowiedzi tej innej twarzy, mówi nam ten obrazek, który już nastąpił po wczorajszym wyborze Tuska, kiedy został zaproszony przez prezydenta Andrzeja Dudę do swojego gabinetu w Sejmie. Panowie rozmawiali tam znacznie dłużej, niż było to zaplanowane. Później pokazały się, zresztą mam nadzieję, że będziemy mogli to zobaczyć za chwilę, zdjęcia, film z tego spotkania właśnie, kiedy panowie no, normalnie podają sobie ręce. Normalnie się do siebie uśmiechają, normalnie ze sobą rozmawiają. Jakie mają zdanie na swój temat? To oczywiście wiadomo, bo niejednokrotnie Donald Tusk no, mówił o tym, że deliktów konstytucyjnych licznych dopuścił się Andrzej Duda, ale jednak da się jakoś normalnie porozmawiać, widać to zresztą teraz u nas. Czy to jest zapowiedź pana zdaniem jakiejś lepszej zmiany, czy po prostu zwykły taki polityczny teatr, który Andrzej Duda po prostu musiał odegrać? Jak pan sądzi? Jakie pan ma nadzieje i czy w ogóle jakieś związane z prezydentem? Ja mam niewielkie nadzieje. Ja pewne nadzieje w pewnym okresie jakby miałem co do prezydenta Dudy. Proszę pamiętać, że ja przypomnę tą historię, kiedy była rocznica powstania KOR-u. Członkowie KOR-u z tamtych czasów napisali list w Gazecie Wyborczej, dlaczego nie pójdą na spotkanie, mimo że zostali zaproszeni wszyscy na spotkanie u Andrzeja Dudy. Obok ukazał się na tej pierwszej stronie w Gazecie Wyborczej mój list, gdzie ja mówiłem, dlaczego ja pójdę jako jeden. I byłem ja tylko i z współpracowników KOR-u i z członków KOR-u był Mirek Chojecki. Ja wytłumaczyłem się w ten sposób, że po haniebnym wystąpieniu Andrzeja Dudy, to było wtedy w kościele, podczas pogrzebu Inki, powiedziałem, ja tego człowieka nie chcę znać. Potem było spotkanie w sali BHP i on wygłosił świetne przemówienie. Znaczy, ten facet naprawdę zna historię. Czyli to, co on głupoty te opowiada, te haniebne rzeczy, to jest czysta kalkulacja polityczna, a nie jak gdyby jego wiedza. Bo on powiedział rzeczy, które ja bym powiedział o KOR-ze. Czyli on to wiedział, to nie mógł, że tak powiem, tylko sobie tam napisać, ale wiedział, jak to wygląda. I powiedziałem, ja mam nadzieję, że prezydent Duda tylko takie będzie miał, że on po prostu zrozumie, że nie warto się tak zachowywać, jak wtedy w tym kościele. I no a potem niestety okazało się, że moi przyjaciele mieli trochę więcej racji niż ja, chociaż tam, wtedy, jak ja raz byłem, u prezydenta Dudy, a wtedy przemówienie miał również dobre. Nawet Macierewicz się wtedy nie wygłupiał, chociaż miał też wystąpienie, chyba jednak ostrzeżony przez prezydenta Dudę. Panie Zbigniewie, a jest pan trochę zniesmaczony, czy właściwie nie powinniśmy tego rozważać, bo to nie ma większego znaczenia, że to przyjęcie przysięgi od Tuska i jego ministrów nastąpi w rocznicę stanu wojennego? Wie pani, na 13 grudnia można popatrzeć z dwóch jak gdyby stron. Jedna to była oczywiście porażka Solidarności. Porażka, ja to nazywam porażka Solidarności. Ale drugie spojrzenie, mnie bliższe, jest takie, że od tego dnia zaczął się nasz marsz ku wolności.
dlatego że nie byli w stanie stłamsić całkowicie Solidarności. Ja miałem, należałem, mamy ten list gończy, należałem do przywództwa Solidarności. Mhm. Nas bardzo wielu nie było na wolności. Większość po prostu była internowana, potem oczywiście albo szli do więzienia również bardzo szybko. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że myśmy działali w podziemiu latami. Nie byli nas w stanie złapać, mimo tych listów, bo to nie jedyny list gończy, jaki za nami się ukazał, mimo tych listów gończych. Dlaczego? Dlatego, że dużo ludzi za nami stało, dużo ludzi nam pomagało, bo to byli tacy cisi bohaterowie, bo żeby nas przechować w swoim mieszkaniu, oni ryzykowali bardzo dużo. Na dodatek, nieraz żeśmy się śmieli, oni są w najgorszej sytuacji, bo na przykład nie mogą się tym pochwalić, nie mogą o tym powiedzieć. Mhm. Odmawiają przyjmowania, nie wiem, ulotek i ludzie myślą, że oni są przeciw, a oni akurat przechowują Janasa, Bujaka i tak dalej, prawda? I myśmy przetrwali. I można powiedzieć, no Solidarność odzyskała dla Polski niepodległość. Może stąd to wczorajsze nawiązanie Donalda Tuska. Właśnie, więc ja też do tego nawiązuję. Dokładnie. Mm. Jeśli jest jakiś inny powód dla prezydenta Dudy, dla całego tego obozu pisowskiego, to weźcie sobie pod uwagę, że od 13 grudnia Solidarność weszła na ścieżkę długą, ale jednak zwycięsko. No, odzyskanie niepodległości, wolności i demokracji. Teraz najbardziej demokracji, bo tego nam najbardziej brakuje. Panie Zbigniewie, no, chciał pan spuścić na to zasłonę milczenia, ale jednak muszę pana o to spytać, czyli o to wczorajsze wtargnięcie, bo właściwie to było bez zupełnie trybu Jarosława Kaczyńskiego na mównicę sejmową. No widać przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Niemniej padły bardzo poważne oskarżenia po raz kolejny i to właśnie chwilę po wyborze Tuska na nowego prezesa Rady Ministrów. Nie wiem, kim byli twoi dziadkowie, ale ty jesteś niemieckim agentem. Wrzeszczał dosłownie Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej. I teraz pytanie. Jak to traktować? No bo jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli Jarosław Kaczyński ma takie podejrzenia, to czemu nie sądy czy służby specjalne całkowicie podporządkowane władzy PiS nie zajęły się tą kwestią przez ostatnich 8 lat? Tylko dziś po raz kolejny Jarosław Kaczyński rzuca takie oskarżenia. Jak my i jak Tusk powinien zareagować na to? Właściwie jak Tusk, a jak my to komentować? Jarosław Kaczyński w tej chwili jest zwykłym posłem. Powinien odpowiedzieć przed Komisją Etyki. No to dostanie nagane i się okropnie nią przejmie. Ja myślę, że powinien dostać najbardziej dla tej komisji, że tak powiem, przeznaczone karę. Pewnie, to ma swoje znaczenie, ale po pierwsze, jest to przykład tego, że on jest bezsilny. To jest przykład bezsilnego człowieka, który, można powiedzieć, no, wygaduje, co mu tam ślina na język przyniesie i nie zdaje sobie sprawy z tego, że ludzie go zobaczyli w całej najgorszej odsłonie, jaką sobie można wyobrazić. No właśnie, i teraz moim zdaniem Donald Tusk nie będzie go raczej ścigał. Nie będzie go ścigał, bo dobrze, jego, jego nie trzeba ścigać. On się sam tak obnażył. On pokazał tak najgorszą twarz człowieka PiS-u, że nie trzeba chyba tego robić. Pan premier, bo to już dzisiaj się, prawda, mówi formalnie pan premier. Pan premier wspomniał Lecha Kaczyńskiego. Ja Lecha Kaczyńskiego oczywiście znałem dużo lepiej niż Jarosława Kaczyńskiego. Współpracowałem z nim. Pierwsza organizacja, w której byliśmy wspólnie, było Patronat w 1981 roku, który żeśmy zawiązywali. Pamiętam, jak dzisiaj w KIK-u był Andrzej Wajda, była Wanda Wiłkomirska, Lechu. I to taka organizacja, która się zajmowała więźniami. Nie tylko politycznymi wówczas. I ja od Lecha przyjąłem order. I kiedy tak zaczęto rozgrywać jak gdyby tą katastrofę,
to różnie się ludzie Solidarności zachowywali. Niektórzy na przykład oddali swoje, bo Maciek Jankowski oddał swój order, a ja wtedy powiedziałem, że ja nie oddam tego orderu, który dostałem od Lecha, ponieważ myśmy się różnili, ale ja go zawsze szanowałem. I to był taki Lech prezydent, chyba osobą, którym... która rozmawia z każdym, nawet jeżeli się z kimś nie zgadza. Myśmy się tam, no można powiedzieć, sobie dokuczali. My tam, ale na przykład zawsześmy chodzili do pałacu na zaproszenie Lecha. Nie mieliśmy żadnego problemu. Tak jak ja miałem problem, raz poszedłem na zaproszenie Andrzeja Dudy, drugi raz byłem, ale nie na zaproszenie jego, tylko prezydenta Czech. Ale to ze względu na tego prezydenta Czech, wiadomo, jakie jest moje powiązanie z Solidarnością, polsko-czechosłowackim, Waszkim Havlem. Ja mam ten sentyment do Czechów, Słowaków, prawda, bo się z nimi spotykałem w najtrudniejszych czasach. I powiedziałem, też publicznie to powiedziałem, ja orderu Lecha Kaczyńskiego nie oddam właśnie dlatego, że był, jaki był. Ja się odważę się zadać panu to pytanie właśnie z tego względu, o czym pan mówi. Wielu stawia tezę, że gdyby Lech Kaczyński żył, to w ogóle nie wydarzyłoby się to wszystko, co się wydarzyło, a przynajmniej nie doszłoby aż tak bardzo daleko. Pan jest skłonny się zgodzić z taką tezą, czy uważa pan, że po prostu nie powinniśmy odpowiadać na to pytanie, no bo nikt nie wie, co mogłoby się wydarzyć? No właśnie, te przewidywania są dosyć ryzykowne, ale znając Leszka, to na pewno byłoby inaczej. Na pewno byłoby inaczej. On jednak sam dawał takie sygnały, że dla niego liczą się ludzie. Pamiętam jak dzisiaj, jak jako jeszcze prezydent Warszawy, dość świeżo wybrany, przyjechał do Gazety Wyborczej na święto Gazety Wyborczej, powstania Gazety Wyborczej. I nawet było tak, że ja stałem przy wejściu, zawsze mam takie szczęście, że na mnie wszyscy wchodzą. Ostatnio przy wyborach na Ursynowie również pan Donald Tusk na mnie wszedł dosłownie, chociaż stanąłem przez boku i tam też tak było. I pamiętam jak dzisiaj Paweł Kowal z nim był i Leszek do mnie mówi tak, mówi wiesz co? Mówi, no na pewno mój brat się dowie. Mówi, łatwo mi nie będzie, że się tam pojawił w tej Gazecie Wyborczej. To pokazywało tą różnicę między nimi. Dobrze, panie Zbigniewie. Więc no, ja ciepło wspominam Lecha Kaczyńskiego, mam jego order i nie dziwi się pan, że Donald Tusk przypomniał wczoraj te słowa o Jacku Kuskim. To, że przypomniał, to wspaniale. Dlatego, że on go przypomniał w sensie takim pozytywnym, prawda? Lecha Kaczyńskiego. Lecha Kaczyńskiego. Nie Jacka Kuskiego. To Jarosław Kaczyński wszystko zepsuł, bo jest złym człowiekiem. No, to po prostu trzeba być złym człowiekiem, żeby w takim momencie coś takiego powiedzieć. I tyle. No, co tu można? Już się go nie wychowa. Panie Zbigniewie, ja jeszcze zapytam pana o jedną rzecz. Też jako człowieka niezwykle doświadczonego, który wiele obserwował, przez wiele rzeczy przeszedł. Donald Tusk i w ogóle przedstawiciele opozycji jeszcze ówczesnej w kampanii mówili bardzo dużo o pojednaniu. Teraz też bardzo dużo, wczoraj na przykład Barbara Nowacka, no, ludzie, którzy występowali na sali sejmowej, mówili o tym, że oni już nie liczą na porozumienie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale liczą na pojednanie z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości i składają takie deklaracje, że będą robić wszystko, aby to pojednanie nastąpiło. Żeby te rowy, te przepaście, które tak naprawdę powstały między ludźmi, zasypać. Czy pana zdaniem jest na to szansa w ogóle przy tak mocno spolaryzowanym społeczeństwie i przy takim, a nie innym zachowaniu, jak widzimy, najważniejszych liderów PiS-u? To jest proces. To będzie długi proces. To znaczy, bo to doszło tak głęboko, ten podział, to takie też typ ludzi, którzy w tej polityce się pojawili, jest to taki typ ludzi, którzy nie szukają żadnego porozumienia, żadnego spotkania. Ja pamiętam, że w tych najtrudniejszych czasach, kiedy ja byłem tym posłem, bardzo nie lubię o tym opowiadać, bo to z Gret opowiada, że o, jak kiedyś było fajnie. Za moich czasów. Mówiąc poważnie, myśmy nawet z naszymi przeciwnikami, przecież to byli ludzie, którzy nas wsadzali do więzienia. I myśmy
pracując nad reformowaniem Polski, myśmy się z nimi spotykali przy różnych, no, słynne spotkania za kratą, prawda? Jesteście... Przecież to znikło wszystko przez te lata. Oskarż... Kompletnie znikło. Więc ja jak będę tak obserwował, a będę obserwował, mam legitymację byłego posła, więc zawsze mogę wejść, to nawet... Będzie pan sobie wpadał na wiejską teraz? Tak, teraz tak. Będę patrzył po takich właśnie, czy ludzie potrafią ze sobą siąść, mimo że są w różnych partiach. Kiedy to się pojawi? Bo to będą takie symptomy, ale ja że się nie, szuka nie tego porozumienia. Ale rozmawiać o partiach teraz, panie Zbigniewie. Ja pytam pana o ludzi. A, no, ale partie to też są ludzie i no, od nich często... Tak, aha, że nich, przykład idzie z góry, tak? Często, o pan... Tak, od nich się często zaczyna, ale my wszyscy będziemy w pewien sposób też tego szukać, prawda? Wszyscy w rodzinach mamy ludzi, którzy głosują na PiS. Nie rozumiemy ich często, są agresywni. Natomiast ten najtrudniejszy czas ja z moją rodziną przetrwałem. Panie Zbigniewie, Monika Wielichowska, jedna z najbliższych w kampanii osób Donaldowi Tuskowi, dzisiaj wicemarszałkini Sejmu, mówi tak. Nie będzie grubej kreski. Będą rozliczenia. Czy pan jako wyborca też ma oczekiwanie rozliczeń? Absolutnie mam takie oczekiwanie. Znaczy, bo problem polega na tym, że jeśli nie byłoby rozliczeń, jeśli ludzie, którzy wówczas mieli władzę i nie ponieśliby kary, no to grozi nam, że po prostu będzie powtórka, tylko jeszcze gorsza. Proszę przypomnieć sobie. Ziobro nie został rozliczony i wrócił w swojej dużo gorszej postaci i wersji. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości. To znaczy za to, co oni wyczyniali, no musi być odpłata. Sprawiedliwa. Zgodnie z zasadami prawa, bo chcemy żyć w państwie prawa. W tym państwie prawa są wolni prokuratorzy, są wolne sądy. Każdy może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli na to zasłużył, i każdy ma prawo się bronić i każdy ma prawo do sprawiedliwego wyroku. I to będzie zagwarantowane. Natomiast rozliczenie musi być. To znaczy oni za dużo narobili złego, żeby do takiego rozliczenia nie doszło. Absolutnie. A nie boi się pan takiego wrażenia? Ja zawsze o to pytam, bo prawdopodobnie taka będzie taktyka Prawa i Sprawiedliwości też w najbliższym czasie, że oni będą oskarżać Donalda Tuska i jego rząd o to, że zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi dla Polaków, podatkami, pieniędzmi, cenami, energią i tak dalej, zajmują się rozliczeniem PiS-u i że tak naprawdę tylko igrzyska potrafią zaserwować i nic więcej. Oczywiście tak będą mówić, ale to moim zdaniem to się trzeba przestać tym przejmować, co oni będą już teraz mówić. Natomiast to jest oczywiste, że rząd musi się zajmować rozwiązywaniem problemu. No, przecież na łeb im spadnie taka ilość problemów, tych min, które im PiS zostawił, że oni muszą się tym zajmować. To jest oczywiste. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza zupełnie. To znaczy będą ludzie, którzy będą odpowiadali za to rozliczenie i będą ludzie, którzy muszą rozwiązywać oczywiście bieżące problemy, nie tylko bieżące, również te przyszłościowe.